Damian Stasiak z nami. Tuż po walce, na świeżo tak naprawdę, jakbyś ją podsumował? No, nie jestem zadowolony, bo wynik nie jest nam po mojej stronie. Wynik sprawiedliwy, gdzieś tam jedną rundę po prostu przegrałem więcej. No co zrobić? No, chciałem, żeby było inaczej. Potoczyło się jak potoczyło. No, nie jestem zadowolony. Antun Racic to naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, jeżeli tak to mogę ująć. So, wydaje mi się, że w drugiej walce, jeśli będę miał kiedyś okazję zawalczyć z nim jeszcze raz, a będę o to zabiegał zdecydowanie, to myślę, że będzie inaczej. No, nie jest łatwym przeciwnikiem. Jest silny, naprawdę jest silny. Ma dobre zapasy. Ogółem no, nie zaskoczył mnie jakoś wielce niczym. Gdzieś tam trzecia runda chyba była u mnie najgorsza. Wynikało też to z tego, że tam dałem mu się złapać jakąś, nie wiem, mataleo, gilotynę. Nie wiem w ogóle co to było, ale było duszenie, które powiem szczerze, że mnie odcięło. To, że wyciągłem głowę, to była chyba ostatnia sekunda. Było tak, że przez minutę czasu nie wiedziałem gdzie jestem, naprawdę. Przysięgam, że było tak, że przez minutę po wyciągnięciu głowy po prostu jakby wielki gong dzwonił w mojej głowie. Nie słyszałem hali, niczego nie słyszałem. Po prostu próbowałem dojść do siebie i gdzieś ta trzecia runda mi bardzo uciekła, bo po prostu próbowałem w ogóle wrócić do walki. No ma Antun bardzo też ten środek ciężkości tak specyficznie rozłożony, jeżeli tak to mogę powiedzieć. On od razu wchodzi nawet po twoich duszeniach w ten parter. No nisko, niski środek. Króciutkie ma nogi, więc do tych nóg jest mu łatwiej zejść. No mówię, no nic mnie nie zaskoczył. Troszkę gdzieś tam sam chyba przespałem którąś tam z rund. Pierwsza wydumie runda była dobra, ostatnia to już w ogóle była zdecydowana moja dominacja. Jeszcze gdzieś tam minus punkt przytrafił mi się. Było to zupełnie przypadkowo, aż głupio mi, że miałem minus punkt, bo w wcześniejszej akcji w klinczu kopnąłem go na głowę, widziałem, że go bardzo mocno skalczyłem, bo go rozciąłem, widziałem jak ta krew kapie, widziałem go po prostu nisko i kurwa, kopnąłem drugi raz, minus punkt, więc też to zaważyło na jakimś wyniku, było 48-47, u dwóch, u jednego był remis, tak więc ten punkt gdzieś mi, który mi został zabrany, sprawiedliwy oczywiście. Tego mi brakło. To jaki miałeś plan na tę walkę? Plan na tę walkę było trzymanie dystansu, uderzanie. W sumie tak jak wyglądała pierwsza i piąta runda, to taki był plan. Gdzieś tam wcześniej, gdzieś tam kilka razy mi skrócił dystans pod rękoma, gdzieś tam przytrzymał mnie pod klatką. Wiedzieliśmy, że jak mnie przewrócił, gdzieś za wszelką cenę chciał mnie ustabilizować, ale planem było trzymanie dystansu. No, piąta runda była w moim wykonaniu wyśmienita, tak? Bardzo mu tę nogę rozbiłeś, więc tak naprawdę to jest chyba najlepsza taktyka na Antuna. Właśnie punktować go w stójce. No, nogę mu rozbiłem mocno, głowę mu rozbiłem mocno, więc te moje ciosy dochodziły, tak? Łydka go bolała i to bardzo, bo uciekał nogą. No ale no, co by nie gadać, brakło. To mój minus punkt. Gdzieś tam żałuję tej trzeciej rundy, czwartej. Mogło być lepiej. To chciałbyś tego rewanżu od razu? No, dlaczego nie? No, wygrał tak, powiedzmy, w jakiś sposób minimalnie wygrał. Ale no, chyba było bardzo blisko. Było to 5 rund, 5 mocnych chyba rund. Muszę też obejrzeć tą walkę, ale wydaje mi się, że chyba to nie były rundy słabe. No chciałbym. Jak się w KSW czujesz? Jak się odnalazłeś? Ogółem bardzo dobrze. Powiem, że organizacyjnie niczego tu nie brakuje. Jest wszystko tak, jak być powinno. Biłeś się tutaj w Zagrzebiu. Mówią wszyscy, że no więcej jest osób niż na UFC teraz w arenie. Powiem szczerze, że nie pamiętam ile było wtedy na UFC. Pamiętam, że było dużo. Myślę, że było dość podobnie chyba tak jak teraz. A powiedz mi, stresowałeś się tym debiutem w KSW? Nie, zdecydowanie nie. Tak jak jestem, odchodziłem spokojnie, byłem zmotywowany. I to żałuję, że trochę ten wynik gdzieś mi uciekł. Wyszedłeś z Medical Pointu dopiero co? Jesteś mocno rozbity, czy wszystko jest ok? Nie, nic mi nie jest. Chyba tam, jeśli chodzi o ciosy, to
Za dwa dostałem. Jednego poczułem. Jednego, rzeczywiście jednego cepa, którego mnie tam trafił. No to rzeczywiście poczułem. No, resztę, nie wiem jak moja twarz wygląda, bo nie widziałem się jeszcze. Nie wiem, poobijany jestem mocno. Nie no, jest dobrze. No, nic mnie nie jest. Damian, ode mnie to wszystko. Wielkie dzięki. Kuruj się, że tak powiem, no i wracaj. No, na pewno no, wrócę. Jeszcze myślę, że pokażę, na co mnie stać. Dziękuję. Dzięki.